Mamy dwie sprawy zaległe. Po pierwsze druk numer 1378, to jest zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie i zatwierdzenie jej statutu. Bardzo proszę, pan dyrektor Kowal, potem będą sprawy jeszcze wiceprzewodniczącego komisji. Następna teczka. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, zmiana statutu Zarządu Infrastruktury Sportowej spowodowana jest zmianami w przepisach, które nałożyły na gminę i na prezydenta miasta dodatkowe zadania. I tam są te budżety. Są to zadania wynikające z przepisów ustawy z 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. I to jest traktowane jako zadanie własne gminy i stąd szereg zadań wynikających z tej ustawy, na które będzie musiał realizować prezydent miasta. Następne zmiany są zmianami właściwie kosmetycznymi. W statucie mieliśmy do tej pory stwierdzenie, że zarząd zarządza obiektami będącymi własnością gminy miejskiej Kraków. Proponujemy zgodnie z sugestiami innych organów, aby to rozszerzyć, aby były tam również obiekty będące własnością Skarbu Państwa, które są w użytkowaniu gminy miejskiej Kraków bądź we władaniu gminy miejskiej Kraków. I zmiany wynikające z czekającej nas perspektywy finansowania środkami Unii Europejskiej w zewnętrznych środkach, o które już staraliśmy się i które uzyskiwaliśmy. Zwracano uwagę, że w statucie powinien być również zapis, że jednostka ma prawo do pozyskiwania zewnętrznych, krajowych i zagranicznych źródeł dofinansowania. To właściwie wszystkie zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Pilch, bardzo proszę. Nie, pan radny Urynowicz, bardzo proszę. To myślałem, że też, ale... Otwieram dyskusję. Przepraszam, w tej sprawie nie ma żadnych opinii. Otwieram dyskusję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zacznę od wniosku. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 3 zgłaszam wniosek o rozpatrzenie tego projektu uchwały w trybie dwóch czytań. Stosowna liczba podpisów. Z uzasadnieniem. Z uzasadnieniem oczywiście wpisuję uzyskanie opinii Komisji Problemowej Rady Miasta Krakowa, czyli Komisji Sportu, a także opinii Rady do Spraw Sportu Prezydenta Miasta Krakowa oraz uzgodnienie zgodności zapisów tych oczywiście zwiększających zakres działań w zakresie sportu o zgodności ze strategią rozwoju sportu w Krakowie w latach 2013-2015. Dziękuję. Bardzo proszę. Oczywiście. Szanowni państwo, nie dalej niż pół roku temu przyjęliśmy strategię rozwoju sportu, którego założeniem było także odniesienie się do dwóch narzędzi, jakie Gmina Miejska Kraków posiada w realizowaniu zadań związanych ze sportem. A czyli między innymi funkcjonowania Zarządu Infrastruktury Sportowej i Wydziału Sportu, ponieważ strategia także mówi wyraźnie o zadaniach, kompetencjach i podziale obowiązku pomiędzy tymi dwoma jednostkami, warto by było, aby te dwa ciała, czyli Komisja do Spraw Komisja Sportu, a także Rada do Spraw Sportu, czyli te dwie jednostki, które przygotowywały strategię, mogły się zapoznać, bo nie jest tak, że są to zmiany kosmetyczne, one mają istotny wpływ na zarządzanie sportem w mieście, to po pierwsze, i także mają wpływ na zwiększenie zatrudnienia z pewnością, a to pewnie się okaże lada moment. Dziękuję bardzo. Jeśli można, to także proszę o to, żeby drugie czytanie wyznaczyć na wrześniową sesję Rady Miasta Krakowa na 11 września. Dziękuję bardzo. Znaczy, żeby to było na sesji 11. Od razu nie ustalimy, ale pewnie będzie... Panie przewodniczący, szanowni państwo, kiedy organizowałem razem z kolegą, przygotowywałem powstanie tej jednostki i pytano mnie nawet Małgosi, a poprzednio pytali rzeczywiście, czy ta jednostka jest potrzebna. Chcieliśmy wtedy istniał jeden wydział, Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych, i ten wydział chcieliśmy
również podzielić ze względu na to, że szkoły nie radziły sobie z inwestycjami sportowymi i nie radziły sobie z nadzorem tych inwestycji. I po to powstała ta jednostka, która miała być pomocną jednostką, a dzisiaj nagle słyszymy, że ma być niezależną jednostką budżetową. Więc mówię uczciwie, gdybym miał pełną świadomość i wiedząc o tym z pełną determinacją, złożyłbym wniosek o rozwiązaniu tej jednostki. Myślę, że w roku następnym, kiedy dojdzie do wyborów i będzie jakaś inicjatywa wspólna, do tego dojdzie, bo z tego stworzył się stwór takiego, którego dzisiaj nie sposób jest zatrzymać. Bo to jednostka, która miała być niewielką jednostką, stała się jednostką zatrudniającą prawie setkę ludzi. Do tego samochody, do tego pełne działanie. Więc, szanowni państwo, gdybyśmy dzisiaj tą jednostkę rozwiązali, na pewno nikt by nawet nie odczuł, że takiej jednostki nie ma. Na pewno nikt by nie miał jakichkolwiek pretensji, że takowa jednostka powstała. Absolutnie się nie zgadzam na tego rodzaju, żeby powstała jednostka budżetowa i to będzie mój głos przeciwny temu statutowi, bo ten statut był przygotowywany wspólnie z radnymi poprzedniej kadencji. To nie był tak, że to był wymysł Józefa Picha czy Włodarczyka. To myśmy wspólnie wszyscy siedli i ten statut przygotowaliśmy. Był wielokrotnie przedstawiany na wszelkiego rodzaju komisjach. Dzisiaj robimy z tego wielki wytwór jakiejś kolejnej jednostki miejskiej budżetowej, która ma być jednostką budżetową. Zgadzam się, że tu absolutnie musi być dwuczytaniowy druk i zgadzam się również, żeby jak najdłużej ten czas był na to, żebyśmy spokojnie państwu wytłumaczyli, o co chodziło w powstaniu tej jednostki i jakie zadanie miała ta jednostka, a co dzisiaj wykonuje. To Wydział Sportu miał za zadanie organizować imprezy sportowe, to Wydział Sportu miał za zadanie opiekować się wszelkimi inicjatywami, a tu nagle wszystko zostało przekazane do Zarządu Infrastruktury Sportowej i zamiast zajmować się obiektami, a wiemy dobrze, że pewne problemy są na obiektach i przedstawiłem to w kolejnej interpelacji dotyczącej jednej z hal budowanej. Także, szanowni państwo, ta jednostka ma za zadanie doradzać instytucjom, które obiektom sportowym, zajmują się tymi obiektami sportowymi, a więc klubom sportowym. To jest za zadanie, aby nadzorować inwestycje, a nie zajmować się jeszcze wszelkiego innego rodzaju działalnością. Dziękuję. Dziękuję. To był pan Józef Pilik, bo nie zdążyłem przedstawić. Ktoś jeszcze z państwa radnych chce? A, jest więcej. Pan Ptaszkiewicz, bardzo proszę, pan Jaśkowiec, potem pani Basara i pani Teodozja Maliszewska. Pan Ptaszkiewicz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie doktorze, chciałem prosić, żeby dosłać nam tryb edycji tego dokumentu. To znaczy, żeby było widać wszystkie zmiany, recenzje w statucie, który jest zmieniany, jak rozumiem, tak? Dziękuję. Pan Jaśkowiec. Szanowni państwo, no miałem, dali Bóg, w tej sprawie nie zabierać głosu, ale wypowiedź pana radnego, pana przewodniczącego Pilcha zmusiła mnie do tego, żeby zabrać głos. Z wielką prośbą, abyśmy nie psuli tego, co działa dobrze w naszym mieście, bo mamy naprawdę wiele problemów, między innymi z tym, jak funkcjonuje Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu. Mamy wiele problemów w zakresie obsługi księgowej, z funkcjonowaniem szkół i cała masa. I nie psujmy tego pewną demagogią dotyczącą ZIS-u, ponieważ jest to jedna z lepiej działających jednostek w naszym mieście, jak nie najlepsza. I tą tezę buduję na fakcie wieloletniej współpracy właśnie z inspektorami, z przedstawicielami tej jednostki. I powiem szczerze, że naprawdę, i to trzeba docenić, że zadania, które są realizowane przez tą jednostkę, po prostu, że to głupio zabrzmi, są faktycznie realizowane. Nie ma tego problemu, który mamy notorycznie w ZIKIT-cie, który mamy notorycznie w ZEO i to idzie. I szczerze powiedziawszy, ja osobiście mogę sobie
obserwować to, bo akurat byłem przewodniczącym dzielnicy w tej kadencji, w której ZIS powstawał. Jak wyglądała sprawa realizacji zadań z zakresu infrastruktury sportowej przed ZIS-em i jak wygląda po? I ja nie chciałbym wracać do tego, jak to wyglądało przed. Naprawdę, bo to, co wtedy się wyprawiało z pieniędzmi na rozwój infrastruktury sportowej, niech zostanie w tej niechlubnej części historii Krakowa. Dzisiaj naprawdę to działa dobrze i może nie idealnie, no wiadomo, że nie jest to sprawa idealna, no ale do ideału się zawsze dąży. Natomiast jak na możliwości jednostek budżetowych, one też są ograniczone w porównaniu do efektywności firm prywatnych, jest to naprawdę dobra jednostka i te zadania są realizowane w sposób prawidłowy. To jest moja oczywiście opinia, Państwo się mogą z nią nie zgadzać. Tutaj Tomek złożył wniosek o to, aby ten projekt w dwóch czytaniach procedować. Ja się nie dziwię akurat temu wnioskowi, bo faktycznie opinia Komisji Sportu jest w tej sprawie zasadna. Niemniej no nie chciałbym, żeby jakby te sprawy, które polegają na doprecyzowaniu, przedyskutowaniu jeszcze pewnych rzeczy, przerodziły się w jakiś huraganowy atak na problem, którego nie ma. Dziękuję. Dziękuję pani radna Basara. Bardzo proszę. Panią Urynowicz. Ojoj. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja też muszę potwierdzić, że wszelkie zadania, jakie były realizowane przez Radę Dzielnicy i teraz, jakie są dalej realizowane przez ZIS dla szkół, dla obiektów sportowych, są wykonywane sprawnie, terminowo, bez kłopotów. I to trzeba przyznać bez żadnych ogródek. Faktycznie dobrze by było, żeby Komisja Sportu wypowiedziała się co do statutu ZIS-u. Natomiast nie uważam, znaczy zaskakuje mnie ocena, że ZIS jest taką jednostką, która zabiera pracę Wydziałowi Sportu. No, chyba to są dwie jednostki, które mi dowodzi prezydent. I jakoś chyba uznaje, że jest potrzebna i jedna, i druga. Co najwyżej przesuwa zadania z wydziału do ZIS-u lub odwrotnie. Ale pozostawmy to, ten zakres, jaki jest, wykonuje w tej chwili ZIS. Żeby dalej tak wyglądał, jak jest. Nie słyszałem, żeby Wydział Skarbu się skarżył, że ma zabieraną pracę. Dziękuję. Dziękuję pani radna Maliszewska. Bardzo proszę, potem pan radny Urynowicz. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. No ja trochę ze zdziwieniem wysłuchałam uwag i zastrzeżeń do ZIS-u zgłaszanych przez pana wiceprzewodniczącego Rady Miasta Józefa Pilcha, ponieważ wiem, że oczkiem w głowie do niedawna właśnie ZIS-u była Wanda i Żużel, który jest oczkiem w głowie pana radnego Pilcha. I myślę, że z wielką korzyścią zarówno dla tej części miasta, jak i dla sympatyków tego sportu. Ale to taka uwaga na boku. Proszę państwa, od 22, już 23 rok mam do czynienia z samorządem lokalnym w postaci dzielnicy czwartej. Mam obiekty w dzielnicy budowane przez inne podmioty. Nie chcę ich wymieniać z imienia i nazwiska, czyli z nazwy, ale mam do dyspozycji ekspertyzy, że hale sportowe wybudowane przez innych wykonawców po prostu grożą zawaleniem. Do dziś wybudowane w 2006 roku nie mają dopuszczenia do użytku. Natomiast kilkanaście obiektów wybudowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej jest wykonany od A do Z, od projektu do oddania
kompetentnie i naprawdę w sposób, który pozwala uznać tę jednostkę za wyjątkowo pożyteczną dla działalności sportowej w mieście. To są boiska, to są hale, to są bieżnie, to są urządzenia okołoboiskowe. Ja się dziwię, że komuś przyjdzie w tej chwili do głowy mówić, że ta jednostka ma doradzać. Doradców to my mamy zbyt wielu. Zbyt mało mamy kompetentnych wykonawców, a ta jednostka jest wyjątkowo kompetentna. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Urynowicz. Ja bym chciał, panie przewodniczący, szanowni państwo, powrócić do zasadniczego tematu, bo ani, znaczy przynajmniej w mojej wypowiedzi nie była, nie było ani śladu jakby kwestionowania kompetencji, broń panie Boże, a jak będzie punkt, w którym będziemy mieli wystawić jakąś laurkę któremuś z dyrektorów jednostek miejskich, to ja się przyłączę, ale bez wątpienia mieliśmy mówić o statucie. Ja chciałbym państwu o kilku rzeczach zwrócić uwagę. Dlaczego składam wniosek o to, żeby odbyła się dyskusja i na Radzie do Spraw Sportu przy panu prezydencie i na komisji? Punkt 10 znowelizowanego statutu mówi o organizacji szkoleń. I to nie jest bez znaczenia, bo oczywiście same szkolenia są bardzo istotne, bo poziom kadry sportowej, znaczy tej trenującej, czyli trenerów, jest powiedzmy wymagający podniesienia, tak najogólniej mówiąc, ale sam tryb organizacji szkoleń to już jest zupełnie inna rzecz. I teraz najważniejsza chyba rzecz, którą musimy tutaj wspomnieć, mówiąc o samym statucie, bo powoływałem się na strategię do spraw sportu, którą przyjęliśmy, ale trzeba by się powołać także na działania, które podejmowaliśmy też jakieś pół roku temu, czyli reformę międzyszkolnych ośrodków sportowych. Zreformowaliśmy MOS, powołaliśmy z czterech dwóch, przyjmując jakby taką zasadę, że będą to jednostki, które ten obszar sportu pozaszkolnego mają objąć. Tymczasem statut w punkcie czwartym mówi o udostępnieniu w tym odpłatnie bazy sportowe rekreacyjnej mieszkańcom oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom, związkom sportowym oraz innym organizacjom działającym w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji, a także, uwaga, szkołom i placówkom wychowania pozaszkolnego. Szanowni państwo, uporządkowanie spraw w zakresie sportu pozaszkolnego czy szkolnego, mówiąc krótko o MOS-ach, wymaga takiej dyskusji na Radzie do Spraw Sportu i Komisji Sportu, i taki jest mój wniosek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Chwajoł. Panie przewodniczący, panie skarbniku, szanowni państwo, miałem przyjemność być w grupie tych osób, które pracowały. Panie radny, dwa słowa chciałem jeszcze. Miałem przyjemność być w grupie tych osób, które pracowały na rzecz wzmocnienia znaczenia roli sportu w Krakowie. I w tamtej kadencji mocno zastanawialiśmy się, co zrobić, ponieważ, szanowni państwo, nie było nawet Wydziału Sportu. Był Wydział Spraw Społecznych, w których sport robił małą rolę. I to, że dzisiaj mamy taką sytuację, że jest Wydział Sportu, który wzmacnia i dotuje naszymi pieniędzmi budżetowymi około 170 klubów w Krakowie, które rzeczywiście, te małe klubiki, działają dzięki naszej, że dzięki wsparciu gminy Kraków, i ten Wydział Sportu ma naprawdę co robić z tymi małymi klubami i tymi wszystkimi, które wymagają natychmiastowej często pomocy. Zresztą, jak państwo widzicie, często rozmawiamy na ten temat również na Komisji Sportu. Jest jeszcze druga rzecz, o której bardzo warto powiedzieć i którą chciałem bardzo mocno zaakcentować. Promocja i popularyzacja sportu w Krakowie i w Polsce wymagała stworzenia takiego statutu, który by na zasadzie czasem menedżerskiej wychodził naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszego sportu. Przypomnę, że z tej mównicy mówiłem, że Justynę Kowalczyk dotuje województwo małopolskie. Zapytywałem, a czemu my nie pójdziemy w
tym kierunku. No więc stało się tak, że rzeczywiście w momencie, kiedy gmina miała środki, weszliśmy nawet w tym kierunku, że mamy do dzisiaj rajdowców, którzy nas promują jako Kraków. Mieliśmy przez pewien czas Agnieszkę Radwańską, jedną z czołowych tenisistek. To oczywiście była ta popularyzacja Krakowa poprzez sport. Ale dziś, kiedy mamy takie, proszę Państwa, imprezy jak rangi Mistrzostw Europy, jak Mistrzostwa Europy w kajakarstwie górskim, które się odbyły całkiem niedawno, kiedy mamy, proszę Państwa, turniej piłki plażowej o znaczeniu ogólnopolskim, kiedy mamy Tour de Pologne, który nas rozsławi jako Kraków na całą Europę, zresztą to już się działo, kiedy mamy maraton Krakowia i bieg Trzech Kopców, to wszystko się dzieje jak gdyby na naszych oczach. I to się stało w ostatnich kilku latach. Bardzo proszę, abyśmy nie deprecjonowali poprzez nasze działanie tych osiągnięć, które w ciągu ostatnich kilku lat na rzecz promocji i popularyzacji sportu w Krakowie stały się faktem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To by było, myślę, że jeszcze nie. Pan Józef Pilk, potem pani Fijałkowska. Tak się zastanawiałem, jaki będzie najdłuższy punkt dzisiejszej sesji. Nie chcę tutaj negować sportu krakowskiego, bo przecież Kowalczyk straciliśmy o nic innego jak o 200 zł stypendium i jest w Katowicach. Więc o tym chciałeś powiedzieć. Ale powiem tylko tak. To u pana jest problem budowy hali w pańskiej dzielnicy. I Todziu kochana, dzielnica nie jest twoja, jest moja również. Twoja dzielnica jest naszą dzielnicą, nie tylko twoją. Ja też utożsamiam się z twoją, ty się utożsamiasz z moją dzielnicą. Dla mnie jest Kraków ważny, kochana Todziu. Więc tak, nie przywłaszczajmy sobie czegoś. Jesteśmy radnymi miejskimi. Szanowni państwo, ja nie neguję spraw związanych z wieloma problemami związanymi z infrastrukturą budowlaną. Mówimy o statucie, szanowni państwo, a wy mówicie o negowaniu kultury fizycznej. Nie ma czegoś takiego. Uważam, że ta jednostka nie powinna powstawać, być samodzielna, budżetowa. I o tym mówiłem. Nie pozwalam na to, żeby ona powstała. Ona ma służyć po to właśnie, żeby się zajmować tylko i wyłącznie inwestycjami, które po to została powołana i po tośmy ją utworzyli. Utworzyliśmy po to, żeby się nie doradzać, ale nadzorowała inwestycje, bo nie jedna pani dyrektor, która jest dyrektorką szkoły, nie zna się na budownictwie. I po tośmy chcieli powołać tą jednostkę, a dzisiaj ona ma powstać budżetową. Więc dlatego mówię kategorycznie nie. I proszę mi tutaj nie mówić, że ja neguję sport. I proszę mi też nie negować, jeśli chodzi o sprawy sportu i Wandy Kraków. Ja się utożsamiam z tym klubem, ale wcale nie mam za zadanie promowania i powiedzenia, że jak nie Wanda, to nic nie ma. Nie. Szanowni państwo, chodzę na Hutnika, chodzę na Krakowie, chodzę na Wisłę i chodzę tam, gdzie grają Polacy, tam, gdzie grają nasi zawodnicy krakowianie. Na wszystkie mecze chodzę. Więc nie tylko na stadion żużlowy Wandy. A to, że czasami utożsamiam się z tym klubem, to po prostu z racji tego, że od dzieciństwa, będąc malutkim dzieckiem, mieszkając na osiedlu Słonecznym, chodziłem na zawody żużlowe. Więc zawsze próbujecie państwo odwrócić kota ogonem. Mówimy o czymś innym, a państwo już mówicie o czymś innym kategorycznie. Nie, my mówimy o tym, co nas naprawdę interesuje. Nie dla jednostki budżetowej. Ona ma nadzorować inwestycje. Ona ma zadanie pilnować inwestycji, bo zobaczcie, co się stało. Krakowia Maraton. Nie tak dawno państwo żeście tu narzekali. Co to było z tym Krakowia Maraton? Ile błędów, ile... Nie można dzielić inwestycje i jeszcze zawody. Albo się będziemy pilnować jednego, albo będziemy pilnować innych rzeczy i straci na tym właśnie inwestycje, między innymi inwestycja hali. Dziękuję. Dziękuję pani. Nie, po kolei, kochani. Nie. Moment, ale wocem to jakby pani została zrozumiana. Pani Fijałkowska. Tak, no to proszę, to bardzo proszę. Dla wyjaśnienia, bardzo proszę. Potem pani Fijałkowska, a potem ciąg dalszy. O, już coraz większy. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Nigdy nie mówiłam, że jestem właścicielką dzielnicy czwartej i taką się nie czuję. Ja mówiłam, że poświęciłam 23 lata na pracy w samorządzie dzielnicowym w dzielnicy czwartej.
A panu chciałam powiedzieć, panie radny, że mówiąc z tej mównicy nigdy nie pozwolę, proszę, żeby wziął pan pod uwagę, że ma pan 1/43 głosu. Więc czy pan pozwoli, czy nie, to zadecyduje Rada w głosowaniu. No tak, ale nigdy, sobie nie robić, nigdy chce, nie pozwolę. Będzie... I chciałam podkreślić z całą mocą, że o ile mam dobre wiadomości, to Zarząd Infrastruktury Sportowej już jest jednostką budżetową. Dziękuję. Pani radna Fiałkowska, bardzo proszę. Panie radny Pilk. Panie przewodniczący, Świnka szanowni państwo. Chciałam powiedzieć oczywiście, że tak, ZIS jest jednostką budżetową, natomiast chodzi o poszerzenie kompetencji, czyli będzie mieć po prostu więcej tylko zadań. A do tej pory uważam, że te zadania wykonywane są bardzo dobrze. Ja z perspektywy Rady Dzielnicy 12 oczywiście powiem również, gdzie jestem 14 lat, że te zadania są od czasu, kiedy ZIS istnieje, na pewno Rada Dzielnicy 12 i dzielnica w ogóle, mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Wszystkie zadania wykonywane są w terminie, są wykonywane bardzo dobrze. I również nie tylko inwestycje, które powstają, ale również współpraca z klubami sportowymi, które działają, układa się bardzo dobrze. Ja mówię ze swojej perspektywy z dzielnicy 12. Nie, dzielnica ani mieszkańcy nie mają żadnych zarzutów. I jeżeli zostanie złożony wniosek o rozwiązanie ZIS-u, oczywiście będę przeciw. Dziękuję. Znaczy, szanowni państwo, ale chyba żadnego wniosku nie ma, tylko jest wniosek o zmianę uchwały, więc... Ja tylko chciałam powiedzieć, że pan Pil powiedział, że złoży taki wniosek. Aha, no to... Więc ja mówię, że jeżeli złoży, to ja będę przeciw, no. Pan radny Jaśkowiec, bardzo proszę, potem Hawranek i Urynowicz. Oj, oj. Ale chyba za szybko dzisiaj tę sesję robię. Oj, panie przewodniczący, jeżeli mogę... Bardzo proszę, panie Jaśkowiec. Pan przewodniczący Pilk pomylił zakład budżetowy z jednostką budżetową. To zakład budżetowy jest takim bardzo samodzielnym organem i z tego co wiem, nie jest możliwe nawet przekształcenie ZIS-u w zakład budżetowy, ponieważ ustawa bardzo precyzyjnie mówi, jakie gmina może tworzyć zakłady budżetowe. Z tego co wiem, to tylko mamy zarząd cmentarzy komunalnych działających w formie zakładu budżetowego, w związku z tym ZIS nie może takim zakładem powstać, więc Proszę jakby pomyśleć nad tym tematem. Co do hali prądniczanki, bo tu ta sprawa została poruszona, ja dziękuję za troskę pana przewodniczącego Pilcha, natomiast z tego co wiem, to pan przewodniczący Pilch nigdy nie był na Radzie Budowy, ani tym tematem do tej pory się nie interesował, też nie był na żadnym spotkaniu w tej sprawie i jakby można opowiadać takie rzeczy, że ta inwestycja jest źle realizowana, natomiast zmiany, które... Pewne zmiany, które są związane z przeprojektowaniem pewnych elementów hali, oczywiście wpływają na opóźnienie realizacji tej inwestycji, ale z drugiej strony dzięki temu ta inwestycja będzie tańsza. Czyli pytanie, co mamy? Opóźnić o 2 miesiące inwestycję? Czy zrobić ją zgodnie z harmonogramem? Szybko pokazać, fajnie zrobiliśmy, ale zrobić ją o te 500 000 drożej. W związku z tym i słusznie dobry gospodarz zaproponował rozwiązanie takie, aby wydłużyć harmonogram, zrobić zmiany projektowe i zrobić to taniej. Tam chodzi o konstrukcję dachu. Także proszę na drugi raz, jak się pan przewodniczący Pilch wypowiada, niestety mnie nie słucha, szkoda, zapoznać się dogłębnie z tematem. Co do wniosku Tomka, ja uważam, że ten wniosek jest słuszny, ponieważ faktycznie pewne reformy zostały w mieście sportu w zakresie sportu przeprowadzone, powstały nowe struktury i dobrze jest te sprawy przedyskutować i nie rozumiem, dlaczego Tomek też był taki oburzony co do tego, że jestem przeciwko temu wnioskowi. Nie jestem, no to jest sprawa, to jest jakby zadanie Komisji Sportu i dobrze tą sprawę państwo przedyskutują. Ja tu żadnego problemu nie widzę, natomiast jakby moją wypowiedź spowodował pan przewodniczący Pił, który z tej mównicy powiedział, że w przyszłej kadencji, jak PiS będzie miał większość, to zlikwiduje ZIS jako takie odium zła w mieście Krakowie i to mi się nie spodobało i rozumiem, że tym radnym, którzy w zeszłej kadencji byli przewodniczącymi dzielnic i widzieli to, co się działo w zakresie sportu przed powstaniem ZIS-u, a dzisiaj również się to nie podobało. Dziękuję, pan radny Hawranek, bardzo proszę. No to trudno.
Szanowni Państwo, 2, 4, 6, 9, 12, 15 osób w sprawie uchwały, którą będziemy rozpatrywali w połowie września. No, gratuluję. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja krótko, bo tak naprawdę w ogóle miałem nie zabierać głosu w sprawie tej uchwały, jako że głosy kolegów, które mówiły o realizacji inwestycji przez ZIS są również moimi głosami i szkoda, że tak powiem 5 razy czy 10 razy to powtarzać, aczkolwiek mocno zaintrygowało mnie wystąpienie Pana Przewodniczącego Pilcha, a konkretnie słowa, że nie dla jednostki budżetowej pod nazwą ZIS. W związku z powyższym ja rozumiem, że ponieważ Pan Przewodniczący Pilch jest przeciwny jednostkom budżetowym, a każda jednostka żyjąca z budżetu jest jednostką budżetową, ZIS jako żywo też, rozumiem, że po prostu po objęciu władzy przez PiS będzie postulował, żeby ZIS stał się spółką prawa handlowego, jako że wtedy nie będzie to jednostka budżetowa. To jest trzecia forma i według mojej wiedzy tak naprawdę chyba ostatnia. I w związku z powyższym, jeżeli taki postulat ze strony Pana Przewodniczącego wyszedł i taki postulat ze strony PiS-u wyjdzie, myślę, że trzeba będzie się nad nim mocno zastanowić, bo być może nie jest to takie głupie rozwiązanie. Dziękuję. Dziękuję. Pan Radny Ścigalski, bardzo proszę. Przepraszam, Pan Radny Urynowicz najpierw. Pan Ścigalski zrezygnował? Dobra. Ja muszę wszystkich Państwa uspokoić, Szanowni Państwo. W tej kadencji przeprowadziliśmy przez Radę, nie każdy się musi na bieżąco sprawami sportu interesować, dwa ważne dokumenty. Pierwszy to była strategia rozwoju sportu 2013-2015, a drugi to była reforma międzyszkolnych ośrodków sportowych. I cały mój wniosek, wbrew temu, nie dotyczy programu PiS-u na następne 4 lata, ani tego, co zrobi PiS, jak wygra wybory w Radzie Miasta, ani jak będzie kogo rozliczał, tylko tego, żeby, że tak powiem, Komisja do Spraw Sportu mogła to zaopiniować razem z Radą do Spraw Sportu. Koniec, kropka. Dziękuję. Ale jak widać w dyskusji, wniosek został rozszerzony o szereg kolejnych propozycji. Bardzo, Pani Radna Jan... Nie, dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych? Tak, Pan Dyrektor na końcu. Bardzo proszę w takim układzie w imieniu Prezydenta, Pan Dyrektor. Przypomnę, jest wniosek o przesunięcie do drugiego czytania. Czy ja tylko może niejasno powiedziałem, podsumuję to, co chciałem powiedzieć. Najlepiej no to zacząć od tytułu w sprawie zmiana statutu w sprawie utworzenia jednostki budżetowej. Ta uchwała była 27 sierpnia 2008 i od tego czasu istnieje jednostka budżetowa pod tytułem Zarząd Infrastruktury Sportowej. I nic się nie zmieniło, ani nie wnioskuje o żadną zmianę. Pan Przewodniczący mówił o kosztach, że my się tak strasznie rozbuchali. Chcę powiedzieć, że od momentu utworzenia zjechaliśmy 10 etatów w dół. Zadań wzrosło o 50%, ale to może to nie każdego interesuje. Dwa, merytum tej sprawy i co było najważniejsze, to było to, że na Prezydenta Miasta są nałożone obowiązki związane z ochroną obszarów wodnych. I to jest punkt, dla którego w ogóle sprawa znalazła się pilnie na sesji. Jeżeli my to odłożymy oczywiście do sierpnia, no to pewnie tam koło października zaczniemy coś na tych wodach robić, czyli po sezonach. Ja może nie chcę tego przeciągać, ale przeczytam to, jaki będzie miał obowiązek prezydent, albo już ma. Dokonywanie ze współpracy z policją, oznakowania terenów wodnych, oznakowanie i zabezpieczenie obiektów urządzeń przeznaczonych do pływania, prowadzenie działań profilaktycznych, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, objęcie nadzorem podmiotów pływających, uświadomienie zagrożeń i tak dalej, i tak dalej. I to są wszystko rzeczy, które wchodzą do obowiązków Pana Prezydenta. I to był główny powód do zmiany statutu, no bo tym ma się zajmować ZIS. Nie powoduje to żadnych zmian w budżecie, kosztów, etatów, stąd tryb jednoczytaniowy zgodnie z regulaminem Rady Miasta Krakowa i stąd nie ma opinii Komisji Sportu czy ten. Jeżeli Państwo się wczytają w te zmiany, one są dość dokładnie opisane, to zmiany są rzeczywiście, te pozostałe, zmianami typowo redakcyjnymi lub kosmetycznymi.
ale oczywiście, jeżeli Państwo uznają, że to wymaga aż opinii Rady Sportu i Komisji Sportu, ja nie widzę żadnego problemu. Dziękuję. Dziękuję. Ad vocem, bardzo proszę. Pan radny Urynowicz będzie. Panie przewodniczący, ja naprawdę nie chciałbym prowadzić tej dyskusji, ja tylko przypomnę, że ustawa, o którą powołuje się pan dyrektor Kowal, została wprowadzona w 2011 roku. Mamy dzisiaj 10 lipca 2013 roku i nie jest prawdą, że zmiana dotyczy tylko tego jednego zapisu. Dlatego podtrzymuję swój wniosek. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam odbycie czytania. W związku ze złożonym wnioskiem o rozpatrzenie w trybie dwóch czytań, ten wniosek najpierw będzie głosowany w bloku głosowań. Jeżeli zostanie przegłosowany, ustalę termin składania poprawek i autopoprawek. Dziękuję.